W samym jednym miesiącu 65 tysięcy pacjentów trafiło na SOR-y i izby przyjęć w małopolskich szpitalach. To pokazuje, jaki ogrom pracy mają lekarze, personel medyczny, pielęgniarki, ratownicy medyczni na SOR-ach. I dlatego także sprzęt medyczny, który znajduje się na szpitalnych oddziałach ratunkowych, jest bardzo mocno eksploatowany. Dlatego też powstał pomysł wsparcia konkretnego szpitalnych oddziałów ratunkowych, czyli tego serca szpitali, w taki sposób, aby te placówki mogły myśleć o rozwoju, aby te placówki mogły wymienić sprzęt, aby te placówki mogły zmodernizować swoje wnętrza. Bardzo dziękuję za obecność. Naszym paniom i panom dyrektorom akurat z Małopolski Zachodniej, ze szpitali Małopolski Zachodniej, z których ta współpraca jest naprawdę świetna. Nawet w tych najtrudniejszych czasach ta współpraca była na najwyższym poziomie, a dzisiaj wszyscy razem możemy cieszyć się ze wspólnego sukcesu. Ponad 150 milionów złotych trafi do małopolskich szpitali, do małopolskich placówek medycznych, które prowadzą SOR-y, na modernizację zarówno sprzętu, jak i modernizację wnętrza tych newralgicznych obszarów. To ogromna kwota. Środki te pochodzą z tak zwanego Funduszu Medycznego, czyli projektu budżetu państwa, który powstał z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy i także Ministerstwa Zdrowia. W dniu wczorajszym pani minister z panem ministrem ogłosili rozstrzygnięcie tego naboru. Myślę, że jako Małopolanie możemy się bardzo mocno cieszyć, ponieważ aż w 15 szpitalach SOR-y zostaną gruntownie przebudowane. I co ciekawe, można powiedzieć, na czele tej listy rankingowej polskich SOR-ów, które zostały dofinansowane, są placówki z Małopolski. Gratuluję serdecznie państwu dyrektorom za to, że przygotowaliście wnioski, które należą do jednych z najwyżej ocenianych w Polsce. To pokazuje, że oprócz leczenia macie państwo także fantastyczną kadrę, która jest w stanie aplikować o środki zewnętrzne. To są ogromne środki. Dość powiedzieć, że szpital w Chrzanowie otrzyma 12 milionów złotych i to jest 100% dofinansowania. Te placówki, zarówno Wadowice, Sucha Beskidzka, Oświęcim, Myślenice, otrzymają dofinansowanie w takiej kwocie, o jakiej się ubiegały. Będziemy prosić każdego z dyrektorów szpitali, aby właśnie przedstawił ten zakres inwestycji, ten zakres prac, który będzie realizowany, bo myślę, że to będzie prawdziwa rewolucja na szpitalnych oddziałach ratunkowych. To jest także nadzieja na to, że te sławetne kolejki, o których mówią czasem media, szczególnie w soboty, niedzielę, będą mniejsze, no bo nowoczesny sprzęt to szybsza diagnostyka, to także szybsza pomoc. Dla nas jest to bardzo duży zaszczyt. To nie tylko będą pieniądze przekazane na SOR, ale również na oddziały, które współpracują z SOR-em, między innymi Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, który rozbudujemy i wyposażymy w już takie urządzenia. Mamy go już w miarę dobrego, ale on będzie jeszcze lepszy. Również na Zakład Diagnostyki Obrazowej. To też poprawi zarówno komfort pracy, komfort pacjentów, no i część będzie też przeznaczona na, oczywiście na SOR. Znaczna część kwoty będzie przeznaczona na sprzęt diagnostyczny, który jest nam niezbędny. I te pieniądze dla nas są naprawdę bardzo ważne i co mogę powiedzieć, bardzo się cieszymy. Dziękuję.